Turniej czterech skoczni od razu po świętach, czyli już za 4 dni. Polaków w gronie faworytów próżno szukać, za to pasjonująco zapowiada się rywalizacja Austrii z resztą świata. 62 lata temu w Garmisch. Tak to się zaczęło. Zmieniło się wszystko. Technika, sprzęt, nawet te cztery skocznie już zupełnie inne niż przed laty. Ale tradycja zobowiązuje. Turniej to wisienka na pucharowym torcie dla wybrańców. Trudny bardzo turniej. To jest jeden z najtrudniejszych turniejów, jaki jest podczas Pucharu Świata. To bardzo szybko jest rozgrywane cztery starty, w tym cztery razy kwalifikacje. Ten świąteczno-noworoczny maraton skakania stał się austriacką specjalnością. Wygrali 6 ostatnich edycji. Teraz też jesteśmy bardzo pewni siebie. Mamy 3 skoczków w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata, a szczyt formy szykowaliśmy na turniej. Kto wie, może dokonamy niemożliwego i wygramy po raz 7. Tłuste lata Austriaków były bardzo chude dla Niemców. Przez tych 6 sezonów żaden z nich nie stanął nawet na podium klasyfikacji generalnej. Pozostają wspomnienia wielkiego szlema Svena Hanawalda sprzed 13 lat. Ale teraz Niemcy, zwłaszcza Freund i Freitag, są w gronie pretendentów. Tylko trzeba znaleźć sposób na tego rewelacyjnego Romana Koudelkę. To je faworyt. Faworyci? Nie wiem. Kto obstawia faworytów, zazwyczaj przegrywa pieniądze. Każde pieniądze za zwycięstwo oddałby Simon Ammann. W swojej karierze wygrał już wszystko, wszystko poza turniejem. W wieku 33 lat mam kolejną szansę. Cieszę się, że wciąż tak dobrze skaczę. Czas nie był równie łaskawy dla Jana Ahonena. 5-krotny zwycięzca turnieju tym razem nie zmieścił się w fińskiej kadrze. Wszystkie konkursy turnieju czterech skoczni w Telewizji Polskiej zapraszamy już w sobotę. Wtedy będziemy w Oberstdorfie. Kolejne zawody na końcu starego i początku nowego roku to w Gapa. Rywalizacja w Innsbrucku 3 i 4 stycznia. Zakończenie tradycyjnie w Święto Trzech Króli.